Siema, z tej strony Kolia.pl i dzisiaj gramy ponownie w Stick RPG. Kolejny odcinek. I jak nie pamiętacie może to ostatnio takie staty zdobyliśmy w poprzednim odcinku. No i zaczynamy od pracy. Dowiedziałem się też poza nagraniem, że tutaj jest samochód i można go ukraść, ale do tego potrzeba mieć 400 punktów inteligencji. Więc trochę przyps. Dobra. Lecimy. Oczywiście te dni póki co będą wyglądać tak, że lecimy do pracy, zarabiamy tam na mniejsze pieniędzy, potem idziemy na uczelnię, potem awansujemy. Ile potrzebujemy? 120 inteligencji. To lecimy. 120 inteligencji dosyć sporo. Pieniędzy raczej na pewno starczy. Tylko że po prostu będziemy musieli to zrobić na 2 dni. I tak w ogóle zauważyłem, że nasza postać zmieniła kolor. Na początku byliśmy niebiescy, potem tacy jasno-niebiescy, a teraz biali. No i znowu tutaj właśnie siedzimy na uczelni cały dzień. Okej, mamy 120, więc możemy teraz awansować i jesteśmy executive. Zaraz wam powiem, co to dokładnie jest. Executive oznacza to wykonawczy. Więc wracamy do gry. Dostajemy $25 już na godzinę, więc bardzo fajnie. No i śpimy i znowu lecimy. Jeśli tak by wygląda początek tej grze. Najpierw zarabiamy właśnie. Musimy właśnie tak codziennie chodzić. Zobaczę ile potrzeba. 180 inteligencji do kolejnej posady. Myślę, że pójdzie to dosyć szybko. Ile to było? 180, tak? Tak. I też możemy po prostu teleportować się do domu właśnie za pomocą tego domku. No jeszcze sobie porobimy ten dzień. I teraz za takie 2 dni na uczelni. Okej, powracam po krótkim cięciu. No to dalej sobie nabijamy tej inteligencji. W sumie 180, więc jeszcze jeden dzień nam na to zejdzie. I lecimy. Dobra. Nie, miło, spokojnie już nam wleci 180. Jaką pracę teraz mamy? Wiceprezydent, czyli jesteśmy wicedyrektorem. Teraz zarabiamy $50 na godzinę, więc bardzo fajnie. Już sobie zarabiamy. No, teraz ta kasa bardzo szybko idzie, więc już nie ma z nim większych problemów. A, już mi się skończyły te tabletki, co sobie od razu dokupię. Dosyć spory zapas. 73 dni bym miał. Więc już myślę, że na resztę gry nam zostanie tej kasiury. Nie pokazywałem wam banku jeszcze. Tak wygląda bank. Możemy sobie wpłacać i wypłacać z niego pieniążki. Możemy wziąć pożyczkę. I możemy też kupić sobie jakąś tam posiadłość. Tutaj macie to wypisane. Na końcu
właśnie kupujemy zamek. A i tutaj była informacja, że i upgrade'owanie naszego domu może zmieścić, dzięki temu upgrade'zie możemy zmieścić więcej rzeczy do niego. Tutaj na przykład mamy takie łóżko, dzięki któremu więcej HP nam się będzie odnawiało podczas snu. Myślę, że to jest całkiem spoko. Okej. Myślę, że tak 2 dni przepracujemy i znowu na uczelnię. Lecimy. I ten coś od nas chce jeszcze? Okej, zobaczymy jeszcze raz, czy tu może coś dostanę. Za wykonanie go, tego questa. Dobra. No i teraz byśmy polecieli już na uczelnię. Dobra, no i siedzimy. Z tego co wiem, potrzeba chyba z 250. Tak przynajmniej mi się wydaje. I dobrze mi się wydaje. No, więc jesteśmy wiceprezesem. Więc już naprawdę dobra praca. Sobie teraz popracujemy i na uczelnię. Lecimy. No i tak to właśnie wygląda. A jeszcze możemy jeden. No i lecimy do domu. Sobie od razu zasejwuję i lecimy znowu. Pieniędzy już na spoko nam wystarczy. Jakbyście się zastanawiali, czemu tak po prostu to leci, to ja mam w myszce double clicka i po prostu sobie go przytrzymuję. Dobra, i teraz możemy... jesteśmy CEO. Okej, sprawdziłem, co oznacza dokładnie CEO i jesteśmy teraz dyrektorem generalnym. I już to jest najwyższa posada, jaką możemy tutaj mieć. Więc już w pracy mamy maksa. I brzmi to bardzo fajnie, bo dostajemy 100 dolarów za godzinę. I jest to już naprawdę mega, mega dobrze płatna praca. Przynajmniej w tej grze. No i chyba to by było już tyle w tym odcinku. No, chyba to by było już tyle w tym odcinku. Ja zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Oraz... oglądania następnych odcinków, które się będą pojawiać. Więc dzięki za oglądanie. Cześć.